No cześć, tutaj Krakus. Witam wszystkich ponownie w grze World War Z Aftermath. Skończyłem już wyzwanie tygodniowe, także tutaj jest odznaczone to, co miało być. Ruszamy do wyzwań dziennych. Już widzę tutaj Nemesis, czyli dobrze się zaczyna. Mamy Moskwę, klucz do miasta i jedyny modyfikator to jest ten przeklęty byk. Ale jest też zachodzące słońce w Japonii i tutaj jedno życie, nie odrodzę się po śmierci, marnotrawstwo amunicji, czyli podczas przeładowania broni przepadnie niewykorzystana amunicja i szabrowanie to przestępstwo, czyli znajdziemy mniej zdobyczy, to co było w wyzwaniu tygodniowym. Jest też Marsylia, ostatni bastion. Na obszarze misji znajdziesz więcej broni głównej i zapasowej, ale zabraknie skrzyń z amunicją. No i myślę, że to jest jedyny logiczny wybór, czyli Marsylia. I dopóki nie dołączy do mnie nikt, no to muszę zmienić klasę na kombinatora. Bo tutaj tutaj będzie ważne, żeby mieć jednak trochę dodatkowej amunicji. Tutaj grałem ostatnio w wyzwanie, gdzie nie było specjalnych zombie. I mówiłem o tym, że w takim wypadku można nawet się pokusić o poziom trudny. Tutaj mamy specjalne zombie, więc trzeba się spodziewać i debacza, i molocha. Więc tutaj już jest wyzwanie na całego. Tutaj coś na pewno jest. No właśnie, jest karabin. I co my tutaj jeszcze mamy? Jest KM. Ale kurczę, jest jeszcze skrzynia. Ale wezmę autowieżyczkę. Tu już nie wrócę, więc albo KM. O, nie, jest gracz. To masz tutaj KM. Czekam na niego. Okej. Dobra, masz to zaznaczone. Chodź, weź ten KM. Ej, weź ten KM. Czemu on nie bierze tego KM-a? Ej. Znowu jakiś trafił mi się gracz. Tu masz KM. Somebody wanna grab this defense kit? We need you on that wall. Now. No. Ej, bo niepotrzebnie tutaj. No, wreszcie. Co to za... A, 11 poziom. Dobra, siekacz. I wszystko jasne. Dobrze wiedzieć, z kim się gra, bo żeby wiedzieć, czego się spodziewać, nie? Nie no, kurczę, przecież byłem o kilometry od niego. Gdzie on jest? Nie
To coś tutaj jest lepszego. Karabin zwiadowczy. Co? Skąd tyle karabinów zwiadowczych tutaj się znalazło? Przydałoby się coś lepszego. Siatka elektryczna. Dobra. Ale dziwne, że nie ma... lepszego... lepszego karabinka. Tutaj gdzieś kiedyś znalazłem ładunek wyważający, ale... O, okej, jest. Tu jest. Nie chciałem tutaj wykorzystywać, bo... Okej. Tutaj było wystarczająco tych struktur obronnych. Wydaje mi się, że... Co go powaliło tutaj? Ciekawe. A tutaj co? Karabin bojowy. Kurczę. Myślałem, że to jest trochę łatwiejsze. O, wreszcie coś. No nie mam.
jesteś. Dobra, już go nie ma. Tu jest karabin. Warto go wziąć. To wezmę, bo tu się przyda. Tutaj są te. Uważaj. Który to? Zostawię sobie karabin. Na pewno ktoś weźmie tą wyrzut. Nie, nie bierzecie? Ciekawe. On ma... Nie zauważyłem, on miał apteczkę. Dobra, tutaj się będziemy przedzierać przez ciemności. Tu jest karabin szturmowy. O, ile karabinów szturmowych. Fajnie, nic nie ma. Tam idziemy. Nie wiem, kto wziął latarkę. Karim shit his pants, but that's because it's too dark for me to confirm it. You'll never know. Nie cierpię tego, jak jest tak. Pozabijamy się tutaj. Gdzie jestem z latarką? Tutaj. Jestem z latarką. Kręcimy się. No. No, jeszcze trochę niżej. O, tutaj. Nie, tu. Dobrze. Per. Okej. Potrzebujemy trochę więcej. Stay quiet. Wyżej tam są. Kurczę, nic nie widzę. Tu. Nic nie... Grab the explosives.
Hej. Nic nie widzę. Naczu ja. Biegnę. Gdzie jestem z latarką? Bo nie... Okej. Trochę światła. Ja szybko rozstawiam, tylko nie strzelajcie we mnie. Ja nie jestem zombie. Idziemy. Tamtędy, dobra. Jakieś apteczki czy coś? Nie? Wszystko zabrali. Super. Nawet ci, którzy już mieli apteczki, to wszystko zabrali. A czemu nie zabieracie tego na przykład? Ładunku dodatkowego. No. Jeszcze liczyłem, że to mnie wyleczy, ale to nie ten. Nie ten typ. Tutaj mamy to. Dobra, idziemy się przegrupować. O! Nikt nie bierze tych... Ty... Co to są? Te ładunki porażające, oni mogliby... mogliby zbierać, a tu nic nie zbierają. Ciężki pistolet. Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, jest tamtą stronę, KM. Okej, w tą stronę. To teraz w tą stronę. Jeszcze zobaczę tutaj. Czasem coś jest, ale nie tym razem. O, tu jest siatka elektryczna. Można się zabezpieczyć z tej strony. Trzeba wykończyć tego.
Nie ma ładunków. Jeden gościu ma ładunek wyważający. Czemu tego nie otworzysz? Tak. Spinają się, bo fajnie by było mieć na przykład jakąś autowieżyczkę tutaj. Ale nie ma autowieżyczki, bo nie wykorzystał swojego. Ładunku wyważającego. O. They're not letting up. We need missiles. To sobie zestawię karabin na jakąś ostateczność. Jeszcze chyba flarę strzeliłem nieodpowiednio, ale udało się. No spoko, jakoś poszło. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Myślę, że jest dobrze. Dobra, pierwsze wyzwanie dzienne zrobione. Zobaczymy, co wskoczy dalej. Czy tradycyjnie się wyzwania dzienne zresetują, czy może zostaną te, które były poprzednio, i trafię na tego nieszczęsnego Nemezisa, ewentualnie na to drugie wyzwanie. O, okej. Czyli tutaj siekacz wchodzi w grę. Jakoś tam zawsze go mogę powstrzymać. Chociaż w sumie kombinator też nie byłby zły. Szczególnie ten początek tutaj jest dosyć wymagający. A nie, to jest gość na 158 poziomie. Ponieważ wszyscy uciekli, żaden gracz nie został, stwierdziłem, że nie będę ryzykował grania z Nemezisem, tylko spróbuję Japonię kombinatorem. Czy to się powiedzie? No to zobaczymy, bo tutaj modyfikatory są dosyć okrutne, że się tak wyrażę. I przypominam, że jest tutaj jedno życie, marnotrawstwo amunicji i szabrowanie to przestępstwo. Dlatego wybrałem kombinatora, żeby mieć chociaż wybuchową amunicję. W razie gdyby przyszedł Moloch, w razie gdybym był sam, tutaj jest kilka takich. Jest taki kilka momentów, gdzie trzeba mieć dosyć sporą siłę ognia. Oczywiście myślę, że ktoś dołączy prędzej czy później, bo to jednak te, odkąd Łowo Z pojawiło się w Game Passie, jest coraz więcej graczy, ale jak widzicie, oni są na dosyć niskich poziomach. Bywa tak, że oni dołączają, ale nie, jak gdyby nie dają takiej
takiego wytchnienia. Tutaj jest też szabrowanie to przestępstwo, dużo mniej zdobyczy. Tutaj jak się znajdzie na przykład taką piłę mechaniczną, piłę łańcuchową, no to już jest coś. To już trzeba brać. Albo na przykład coś takiego. To jest jak najbardziej. Fakt, że tutaj jeden z botów jest kombinatorem i zawsze jakoś stara się zrzucić ten... nie wiem, dlaczego ja mam tylko jedną skrzynkę. Miałem sprawdzić tego kombinatora. Czemu ja mogę zrzucić tylko jedną? I ciągle zapominam. Tutaj przydałby się lepszy karabin przede wszystkim. Bo to, co mam, to jest takie bardzo podstawowe. Mogłem dalej rzucić to. Mnie. Gdzie on jest? A, tu jest. Ej, tu mam. Jeszcze raz trzeba uzupełnić. Dobra, fajnie się zaczyna. Samemu to tak się miotam strasznie. Dobra. Biorę co jest, co tylko jest automatyczne. Jakiś gracz czymś innym nie dołączy, to... Muszę tę amunicję, bo to jest mój jedyny ratunek. Strasznie dużo tych zombie. Niby jestem sam, gra powinna mi jakoś w miarę wspierać, nie rzucać mi kłód pod nogi, a robi to chyba z dużą przyjemnością. O, proszę. Nie wiem, gdzie ta amunicja jest. Daleko? Nie, jeszcze zdążę. Żeby tylko ten
Dybacz mnie nie napadł. Nie, wy nie zostawiajcie autobusu samego. Oj. No, proszę. No jasne. Dlaczego miałby kogoś innego opluć? Dobra, dojechaliśmy do pierwszego przystanku, co uważam przy tym, co się tutaj wyrabia, to jest sukces. To jest naprawdę sukces. Proszę bardzo, kolejne. I co, znowu pluj z tyłu? Nie. Ten, śmierdziel. Dobra, mam tutaj wybuchową. Nie no, spoko. Dam sobie radę. Nie no, dam sobie radę, spokojnie. Przecież nie... Dajcie tutaj trochę więcej. Wrzućcie mi tutaj jeszcze więcej pod nogi, bo... Dobra, jedyne co widzę w miarę plus, że jest tu kilka struktur obronnych. Wydaje mi się, że powinienem tutaj użyć ładunek zważający, bo się robi nieciekawie. Z jednej strony nie wiem, jak długo będę sam. I czy nie powinienem jednak zostawić ładunku na sam koniec? A z drugiej, kurczę, no jestem sam i tu będzie ciężko się obronić samemu. Zaryzykuję. Chociaż może znajdę jeszcze ładunek. Zobaczymy szybko, co tutaj jest. No właśnie. Może tutaj coś jeszcze jest. Dobra, jest jeszcze KM. Jest to. Jest apteczka, więc warto było. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, czy się uda. Dwie autowieżyczki KM. Najgorsze, że jak przyjdą tutaj z boku, jeśli pojawi się moloch, no to będzie bardzo nieprzyjemnie.
ciekawe, jak to pójdzie. Na razie wygląda to w miarę okej. Okay. Tak, że użyłem wszystko, co się dało, no to trochę trudno się dziwić z jednej strony. Okej. Dobra, jedziemy dalej. No tutaj bardzo często się zdarza, że ta obrona w tym miejscu jest... A, zaraz tam. Bo ja nie mam... Tu zawsze coś jeszcze... Będę miał parę naboi, nie? Co się stało znowu? No, zawsze staram się jak mogę, to mi coś przeszkodzi. Mój kontroler jest w porządku, muszę się zdezynfekować, pomóżcie mi, no i jest koniec gry. A kontroler jest w porządku, tylko no niestety, to tyle. Naprawdę się starałem, żeby tutaj wszystko poszło i nagle, no co, kontrolery, mój pad ma naprawdę, jest naładowany i już korzystam z Elita dwójki, żeby nie było takiej sytuacji, że baterie mi wysiądą czy coś, no to w pewnym momencie mi stwierdziło, a spoko, odłączy mi. Za dobrze ci szło w etapie, to może ci trochę utrudnić, bo tutaj no fakt, etap jest trudny, jesteś sam, zrzuciliśmy ci na głowę mnóstwo zombie, starałeś się jak mogłeś, doszedłeś dalej niż się spodziewałeś, no to ci rozłączymy pada i dopadną cię zombie. Cóż, tak bywa. Więc wygląda to tak, że tygodniowe wyzwanie jest zrobione, jedno dzienne też i jedno dzienne zaliczone. Ja wiem, że tutaj przyszli gracze, chętnie by pograli, ja też bym chętnie pograł, ale no cóż, jest jak jest. I kolejny raz utrudnienia w gry zostały spotęgowane przez utrudnienia techniczne. Także dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne wyzwania, które się będą regularnie, mam nadzieję, pojawiać. Trzymajcie się i miłego weekendu. Cześć!